przebiegają przygotowania do rundy wiosennej? Rozpoczęliśmy 9 stycznia badaniami widoczeniowymi przeprowadzonymi przez doktora Andrzejewskiego z Poznańskiego AWF-u, które nam pozwoliło określić możliwości na dzień dzisiejszy naszych zawodników i zdiagnozować ich potencjał motoryczny. Pozwoli to nam na optymalizację treningów i myślę, że każdy będzie pracował indywidualnie na swoich możliwościach w danym okresie i to zdecydowanie ułatwi nam pracę z poszczególnymi zawodnikami. Następnie cały praktycznie okres do pierwszego meczu mistrzowskiego trenujemy w środę od poniedziałku do czwartku z przerwami w piątek i w sobotę gramy mecz kontrolny z różnego rodzaju przeciwnikami, z różnych razy rozgrywek. W poniedziałki, wtorki w hali jesteśmy w liceum, w środę mamy trening na Orliku oraz w czwartek jesteśmy w zespole szkół w Środzie. Także w ten sposób to wygląda praktycznie przez cały okres przygotowawczy. No i w sobotę gramy mecze kontrolne w Poznaniu lub w Jarocinie, ewentualnie w Wągrowcu, gdzie są sztuczne boiska piłkarskie. Czy klub szykuje jakieś wzmocnienia? Jeśli tak, to koło możemy się spodziewać? Spokojnie na razie spoglądamy na sytuację z piłkarzami, ponieważ mamy dość liczną kadrę pierwszego zespołu, także zawodnicy z zespołu juniorów są brani pod uwagę w tym okresie, żeby ich sprawdzić. Jest to teraz odpowiedni moment. Na dzień dzisiejszy dołączył do nas Bartek Kluciński, który trenował już z drugim zespołem, teraz został objęty szkoleniem przy pierwszym zespole. Jest na testach Kamil Krawczyk, junior z poznańskiego Lecha oraz testowany jest, był na badaniach wydolnościowych napastnik z Jarocina Dawid Cieślak. Niestety po badaniach się rozchorował, ale będzie już w najbliższych dniach znowu wrócić do treningu i ta na razie ta trójka zawodników, nazwijmy to nowych. Oczywiście ze spokojem patrzymy, czy dość duża ilość zawodników zgłasza się do nas, prosi o testy i z tej grupy na pewno jeszcze kogoś zaprosimy, będziemy chcieli sprawdzić. Na stronie klubu znajduje się informacja o najbliższym sparingu z pierwszą ligą Wartą Poznań. Tak utytułowanym przeciwnik na sam początek i nasuwa się pytanie, czy Polonia da radę? Oczywiście mecze kontrolne nie są po to, żeby grać w nich o same zwycięstwa. Mamy w nich inne zadania, mamy podzielone prace. Te mecze będą nam służyły do tego, aby też zbudować formę na mecze ligowe. Taki przeciwnik na początek, ponieważ kluby z wyższych klas rozgrywek grają, nazwijmy to, z drużynami z niższych klas. Na początku swojego okresu przygotowawczego była okazja zagrać z Wartą Poznań, która się wzmacnia, więc będziemy mogli się przekonać o jej sile. Ja myślę, że poradzimy sobie, wynik jest sprawą otwartą. My mamy inne cele, Warta ma inne cele. Myślę, że będzie ciekawie, wszystko może się zdarzyć. Mecze są kontrolne od tego, żebyśmy sprawdzali się z takimi rywalami. Jeśli już cele, to jakie najbliższe miesiące? No, najbliższe miesiące to jest przygotować zespół do rozgrywek ligowych i oczywiście starać się być tak przygotowanym, aby zdobyć pierwsze miejsce i awans do trzeciej ligi. Na nieoficjalnej stronie klubu Paweł Zięty przygotował podsumowanie rundy jesiennej, z którego wynika, że podstawowymi zawodnikami wyjściowej 11 byli Krajewski, Błędkowski oraz Rybarczyk. A ten ostatni zgłosił prośbę o zmianę klubu. Czy jeśli Tomek Rybarczyk opuści klub, to ma pan na jego miejsce kogoś? Bardzo chciałem podziękować przede wszystkim Pawłowi Ziętkowi za doskonałą pracę, którą wykonał. Ponieważ takie dane statystyczne bardzo nam przydadzą się w opracowaniu całego i przygotowaniu całego cyklu szkoleniowego. Podsumował świetnie naszą rundę jesienną. Praktycznie ci zawodnicy, którzy zostali wymienieni, grali we wszystkich meczach i tworzyli ten trzon zespołu. No cóż, Tomek Rybarczyk jest zawodnikiem o bogatym doświadczeniu i
i stwierdził, że ta ilość, intensyfikacja treningów i ich ilość no nie pozwoli mu połączyć tego z pracą zawodową. Poprosił nas czy w ten sposób, że chciałby na razie poszukać klubu. Myślę, że za bardzo dużą był pomocy nam w całej rundzie, więc nie będzie problemu, żeby Tomek, jeżeli będzie grał, to klub na pewno wyrazi zgodę na jego przejście, a na jego miejsce na pewno są zawodnicy, którzy przy nim się ograli i będą równie dobrze się prezentowali jak i Tomek. Dziękuję.